Proszę Państwa, no i jak tu nie traktować z całą powagą i odpowiedzialnością spiżowych słów Józefa Stalina, że w demokracji nie tyle ważne jest, kto głosuje, ważniejsze, kto liczy głosy. Józef Stalin, na pewno proroctwa go wspierały, miał na myśli Państwową Komisję Wyborczą w Warszawie, która od już pewnego czasu ma pewne problemy z liczeniem głosów. To już się staje nową świecką tradycją. No a takie spektakularne problemy z liczeniem głosów wystąpiły w kilka miesięcy potem, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza udała się na szkolenie do Moskwy. No tam już są najlepsi fachowcy od liczenia głosów, zwłaszcza tych nieważnych. W związku z tym nie da się ukryć, że awaria systemu informatycznego nie nastąpiła przypadkowo. Według mojej ulubionej teorii spiskowej mogłoby być tak. Wszystkie sondażownie przed wyborami samorządowymi dawały przewagę Platformie Obywatelskiej. No, ale okazało się, że ten sondaż Ipsos, który został ogłoszony natychmiast po zamknięciu lokali wyborczych, dał prawie pięciopunktową przewagę PiS-owi, a Platforma Obywatelska znalazła się na drugim miejscu dopiero. Na trzecim miejscu znalazł się prawdziwy zwycięzca tych wyborów w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i taki mizerny wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zniknięcie biłgorajskiego filozofa i jego osobliwej trzutki, którzy nie byli nawet notowani. No i balansowanie na granicy 5-procentowego progu Kongresu Nowej Prawicy, to jest ten wynik. Właściwie jedynym prawdziwym zwycięzcą jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeśli się potwierdzi, tak, Państwowa Komisja Wyborcza policzy głosy i potwierdzi się ta prognoza, no to PSL staje się trzecią siłą polityczną. Niewątpliwie w koalicji z Platformą Obywatelską, która będzie kontynuowana również w przyszłych wyborach parlamentarnych, przyszłorocznych, PSL będzie miał pozycję znacznie silniejszą od pozycji obecnej, a jeżeli Platforma pogorszy swój wynik wyborczy, no to będzie musiała do koalicji dokooptować Sojusz Lewicy Demokratycznej. No co tam z niego te resztki, które z dawnej komuszej potęgi pozostaną. Proszę Państwa, wracając do Komisji Wyborczej, no awaria systemu informatycznego nastąpiła zaraz potem, kiedy się okazało, że jednak Platforma jednak przegrywa, a znienawidzony PiS wygrywa. Co prawda ta wygrana jest taka wątpliwa, dlatego że PiS ma najlepszy wynik, ale to nie znaczy, że będzie rządził w sejmikach wojewódzkich, ponieważ tam właśnie będzie zmontowana koalicja, być może nawet z komuchami, a z całą pewnością Platformy z PSL-em, o czym powiedział już otwartym tekstem pan prezes Janusz Piechociński, że kolejność dziobania jest taka, że najpierw jest koalicja z Platformą. Proszę Państwa, ale już po takiej przejściowej konsternacji już widać, że mobilizacja następuje. CBOS ogłosił nowy sondaż, z którego wynika, że gdyby w listopadzie odbyły się wybory parlamentarne, to Platforma Obywatelska zmiażdżyłaby Prawo i Sprawiedliwość, osiągając bodajże 38%, a PiS zaledwie 27%. Mówiąc krótko, odwrotne prognozy niż te powyborcze. No widać, że partia zmobilizowała wszystkie rezerwy, że Razwiedka uruchomiła wszystkich tych socjologów. No co jest, powiedzieli im oficerowie prowadzący, co to za kurcze spanie w pracy. Do roboty!
podkręcać wyniki. No i od razu widać, że CBO stanęło na wysokości zadania. No nie po to zostało przecież utworzone, żeby przekazywać społeczeństwu jakieś komunikaty o rzeczywistych nastrojach, tylko po to, żeby przekazywać komunikaty o nastrojach pożądanych, o nastrojach prawidłowych. No i tu widać wyraźnie, że policmajster powinność swojej służby zrozumiał i komunikat przekazał. Proszę Państwa, no czekamy wszyscy, przestępujemy z nogi na nogę. No my jak my, ale te ćwierć miliona kandydatów do tych wszystkich rad i na wójtów, prezydentów i burmistrzów przestępują z nogi na nogę, czekając na rzeczywiste wyniki głosowania. Tam na liczydłach, tych szczotach tam liczą, kurczę, w pocie czoła. To jest dopiero no, komisja sejmowa śledcza powstanie na żądanie Prawa i Sprawiedliwości, żeby wyjaśnić przyczyny tej awarii. No, chochlik drukarski jak zwykle, albo hakerzy z rozwiedki, no nie ma tak, nie ma tam, to tamto. Nawet pan prezydent zaniepokojony, że jemu też tak będą liczyć w przyszłym roku głosy wyborcze, zażądał wyjaśnień. No i na pewno zostaną mu udzielone, a jakże. Proszę Państwa, tak właśnie przestępując z nogi na nogę, te ćwierć miliona ludzi no, w najwyższym niepokoju, bo Państwo sami rozumiecie, ktoś, kto dotychczas był burmistrzem czy prezydentem miasta, żona prenumerowała Twój styl, przyjaciele dostawali koncesję na hurtownię spirytusu, no i nagle ma się to wszystko urwać. Kit z okien trzeba będzie wyjadać, żona będzie musiała zrezygnować z prenumeraty. Przyjaciele nawet nie zadzwonią, kto inny dostanie teraz koncesję na hurtownię spirytusu, bo w przypadku zmiany wójta, burmistrza czy prezydenta będzie nowy podział łupów i dla tych, którzy dzielili łupy przez ostatnie 7 lat, nic nie zostanie. Kit z okien i cienka herbatka. No więc nic dziwnego, że takie nerwy są i narastająca irytacja na Państwową Komisję Wyborczą, która robi co może, żeby ten wynik był jakiś taki zbliżony do zaplanowanego, no ale to wyżej nosa nie podskoczysz, jak mówi przysłowie. No i Państwa Komisja Wyborcza też musi się liczyć z zachowaniem jakichś pozorów, to jasne, bo inaczej nasza młoda demokracja przestała być wiarygodna. Zwątpilibyśmy w naszą młodą demokrację, co zresztą mówił, przed czym przestrzegał pan prezes Kaczyński, że jeśli tak dalej pójdzie, to przestaniemy wierzyć w naszą młodą demokrację. No ja myślę już, że on jeszcze wierzy, to jest bardzo wierzący, trzeba powiedzieć, że aż na granicy to z fanatyzmem, no ale zdarzają się takie przypadki. Proszę Państwa, podczas kiedy u nas tak przestępujemy z nogi na nogę w oczekiwaniu na wyniki wyborów, świat zmierza ku katastrofie. I to nie dlatego, że tak powiedział pewien murzyn z Atlanty, tylko że tak mówią czołowi politycy, czołowi przywódcy państw poważnych. Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, nasza złota pani Aniela z Berlina, no i brytyjski premier David Cameron powiadają, że świat jest na krawędzi wojny, a pani nasza złota powiada nawet, że może się to wszystko zakończyć pożogą. A co wszystko się może zakończyć pożogą? Ano, naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy poprzez zajęcie Krymu, poprzez anektowanie Krymu przez Rosję, no i urządzenie wyborów w zbuntowanych obwodach dwóch wschodnich ukraińskich, ługańskim i donieckim. I kiedy tutaj świat jest gotowy nawet ruszyć na wojnę światową, rozpętać wojnę światową i pożogę w obronie integralności terytorialnej Ukrainy, okazało się, że pan prezydent Piotr Poroszenko właśnie podpisał dekret, na podstawie którego anuluje ten specjalny status autonomiczny obwodu donieckiego i ługańskiego i odwołuje wszystkich urzędników ukraińskich stamtąd i ten, na podstawie tego dekretu cofnięte jest finansowanie. Między innymi wypłaty emerytur dla emerytów. To jest nieomylny znak, że Kijów już się pogodził z utratą obwodu donieckiego i ługańskiego, chyba żeby interpretować
dekret prezydenta Poroszenki w ten sposób, że on tym cofnięciem finansowania usiłuje sprowadzić zbuntowane obwody do Kanoscy, no bo nic tak nie uczy pokory jak brak pieniędzy, to jasne, ale może się skończyć tym, że finansowanie tych obwodów przejmie Rosja, no i to stworzy fakty nieodwracalne.